Witam serdecznie. Dzisiaj temat monarchia absolutna we Francji. Jest to temat dla klasy szóstej szkoły podstawowej i przechodzimy do najważniejszych dat. Więc tak, najważniejsze daty w tym temacie to rok 1598, czyli edykt nantejski, gwarantujący wolność religijną hugenotom, czyli protestantom francuskim odnoszącym się do nauk Jana Kalwina. Oraz jeszcze jedna data, 1661 rok, czyli początek samodzielnych rządów Ludwika XIV, zwanego też Królem Słońca. Dlaczego? O tym dowiesz się dzisiaj. I przechodzimy do wzmocnienia władzy królewskiej we Francji. Trwające w XVI wieku wojny religijne zakończone zostały przez króla Henryka IV edyktem nantejskim. Nadszedł pokój, który sprzyjał rozwojowi gospodarczemu. Okres ten wykorzystał król Henryk IV do umacniania swojej władzy i przestał zwoływać stany generalne, czyli zgromadzenia przedstawicieli społeczeństwa sprawujące funkcje doradcze. Umacnianie władzy trwało również podczas rządów syna Henryka IV, Ludwika XIII, dzięki działaniom pierwszego ministra, kardynała Armanda Richelieu, prowadzącego politykę umacniającą pozycję króla. Przekazał on w ręce królewskich urzędników dotychczasowe uprawnienia arystokracji i szlachty w obrębie sądownictwa i ściągania podatków. Jak doszło do władzy absolutnej Ludwika XIV? Otóż kolejny władca, Ludwik XIV, zaprowadził we Francji rządy absolutne. Oznaczało to, że samodzielnie ustanawiał prawo, któremu jednak sam nie musiał podlegać. Był nie tylko władcą, ale i najwyższym sędzią, a także wodzem naczelnym wojska. Dlatego też mówił o sobie: państwo to ja. W celu podkreślenia ogromu władzy Ludwika XIV określano go mianem króla Słońce. Czyli już wiecie, dlaczego jest to król Słońce. Królewskie rozkazy wypełniali urzędnicy lojalni wobec króla, ponieważ to jemu zawdzięczali swoje stanowiska. Wyrazem potęgi króla miał być wzniesiony na jego rozkaz barokowy pałac w Wersalu, będący siedzibą dworu królewskiego liczącego około 10 tysięcy ludzi. Zgromadzeni tam zostali najważniejsi dostojnicy we Francji. Musieli oni opuścić na rozkaz króla swoje majątki i zamieszkać w Wersalu, dzięki czemu król miał nad nimi bezpośrednią kontrolę. Zobaczcie, jak ogromny i bogato zdobiony jest ten pałac. Droga do wielkości, czyli jak Francja stała się potęgą. Podczas rządów Ludwika XIV Francja była największą siłą militarną i gospodarczą. Zawdzięczała to ministrowi, który się nazywał Jean-Baptiste Colbert. Zniósł on sławę wewnętrzną, dzięki czemu rozwijał się handel, dofinansowywał rozwój przemysłu, czyli hut, stoczni, manufaktur, czyli takich zakładów, w których ręczna praca była podzielona na etapy, a poszczególnymi etapami pracy zajmowali się wyspecjalizowani pracownicy. Ograniczał import, czyli sprowadzenie obcych towarów do państwa, dzięki wprowadzeniu wysokich ceł na towary zagraniczne. Colbert zachęcał do sprzedawania francuskich towarów za granicę, czyli eksportu. Wszystkie te działania sprawiły, że do skarbu państwa wpływały duże dochody. Colbert przywiązywał też dużą wagę do rozwoju stoczni i floty handlowej oraz marynarki wojennej, która stała się potęgą. Wojsko francuskie nie miało sobie równych, dzięki czemu król prowadził zwycięskie wojny na wschodzie i na północy kraju. Kultura i sztuka, jak się rozwijały? No więc podczas rządów Ludwika XIV nastąpił rozwój sztuki i literatury, bowiem król nie skąpił wydatków na dzieła sztuki i na wsparcie dla artystów. W innych krajach naśladowano twórczość francuskich pisarzy i artystów, modę i obyczaje. Język francuski stał się językiem międzynarodowym, językiem dyplomacji i nauki, wypierając łacinę. No i właśnie, jakie były skutki rządów Ludwika XIV? Czy tylko dobre? Niestety, jednak nie wszystkie działania Ludwika XIV miały dobre skutki. W 1685 roku unieważnił on edykt nantejski, w wyniku czego z Francji zostali wygnani hugenoci, czyli francuscy protestanci, kalwiniści.
Wśród nich była wielka liczba kupców i kompetentnych rzemieślników, co doprowadziło do strat w gospodarce kraju. Pokaźne wydatki na utrzymanie dworu królewskiego w Wersalu oraz na armię z czasem stały się zbyt dużym obciążeniem dla gospodarki i doprowadziły pod koniec rządów Ludwika XIV do kryzysu gospodarczego i niedostatku wśród poddanych francuskich. No i przejdźmy do podsumowania, do tego co najważniejsze w tym temacie. I zaczniemy od zwiększenia zakresu uprawnień królów Francji, począwszy od końca XVI wieku. Następnie absolutne rządy Ludwika XIV, czyli to, że samodzielnie ustanawiał prawa, był najwyższym sędzią i naczelnym wodzem. Francja pod względem gospodarczym i militarnym była europejską potęgą, natomiast zbyt duże wydatki na wojsko i dwór królewski sprawiły, że pod koniec panowania Ludwika XIV we Francji zaczął się kryzys gospodarczy. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo, do usłyszenia w następnych odcinkach.